Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Subnautiki. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze, moi drodzy, ja i Stefan, a tak sobie siedzimy tutaj w tym szklanym przejściu i podziwiamy piękny ocean, tak jest. Ale tak żeśmy sobie popodziwiali. Wiecie co? Baza, jeszcze raz baza. Stworzyłem sobie oczywiście, tak jak wspominałem, sufit ze szkła, no ja mówię, no będę se patrzył, ile sobie będę chciał, po prostu strasznie mi się to podoba. No troszkę tego tutaj, wiecie, rozbudowałem, no nie mogłem się powstrzymać w ogóle przed akwarium. Tak sobie myślę, kurde, to jest takie duże, myślę, śluzę trzeba do tego zrobić włas, żeby nam wejść. No i oczywiście nazbierałem jakiś jajek, narzucałem ich tam, dużo się ich jeszcze nie wykluło. Tak, oczywiście zebrałem sobie rekina piaskowego, o czym nie wiedziałem, no i tego węża z tych fioletowych grzybów. Tam na dnie. Jeszcze gdzieś tu sobie pływał. O, właśnie, jest ten on. Nie pamiętam, jak się nazywał. I w ogóle było śmieszne, nie? Bo tak mi się, kurde, pojawił mi się komunikat, że wykluł się tam ten wąż i tak dalej. Że ja pierdzielę, przecież on był wielki. A to akwarium jest takie małe, nie? Mówię, wiecie, myślałem, że on będzie taki zajebiście duży, czy coś w tym stylu, nie? Nie wiem, czy te zwierzaki urosną, czy nie, ale wydaje mi się, że chyba nie. Będę miał takie, powiedzmy, pokemony tutaj będą siedziały. W ogóle super, zasadziłem sobie tutaj grzyby i najróżniejsze inne rzeczy. I w poszukiwaniu grzyba, który się nazywa galareciak, ten, co jest potrzebny do aerożelu. Oczywiście go nie znalazłem, bo za cholerę nie mogę przypomnieć, gdzie on w ogóle był. Pamiętam, że znalazłem go przy wraku, tylko nie pamiętam, który to był wrak. Mogę sobie to zresztą zapisać, no ale mniejsza z tym. Przeszukałem intuicyjnie grzybowy las. I żeby było super fantastycznie, znalazłem pozostałe części mostka cyklopa. Tak jest. I mogę go w końcu stworzyć. Tak jest, ludziska. Mogę stworzyć sobie w końcu cyklopa. Wiecie co, ja w ogóle myślałem przede wszystkim, że ja będę musiał wszystko po kolei tworzyć. Chyba. Nie będę musiał. Nie wiem. Bo tutaj mam co? No jest tylko receptura, ale nie mogę tego jakby zrobić. Także nie wiem o co chodzi. Pewnie się dowiem. Ale ogólnie, żeby zrobić cyklopa, mam to, proszę bardzo. Jest to... Mam go już do zrobienia, tak jest. Najśmieszniejsze jest to, bo tak patrzę sobie, kurde... Wiecie, bo myślałem, cyklop, Jezu, no na pewno będzie duży, nie? I myślę, ile on będzie tych surowców potrzebował, ale tak patrzę, no wiem, no dobra, okej, spoko, nie? Czekajcie, jak tu u mnie z tymi szafkami? Tu bym miał... Aha, dobra, tu mam ołów. Co tu mam? Rudę srebra, rudę miedzi. To mogę zostawić. 3 ołowiu. Dobra, zaraz sobie to weźmiemy. Zaczniemy sobie w ogóle zbudowania tego cyklopa, bo jestem mega po prostu ciekaw, jak to będzie wyglądało. Czekajcie, tu mam szkło, a ja potrzebuję szkło emaliowane. Ten bajer mam. W ogóle tak, nie trzeba polować na stalkery, tylko te ich zęby tam leżą, jak one podnoszą metal i tak dalej, tracą tego zęba, więc spoko, nie? Ja myślałem, że wiecie, będę musiał urządzać jakieś dzikie polowanie czy coś w tym stylu. Ale później sobie tak pomyślałem, no to byłoby wbrew Subnautice. Tak jest, czemu tak mówię? W ogóle ta gra jest nastawiona no na eksplorację, wiadomo, ale nie o to mi chodzi. O co mi chodzi? Stworzyłem sobie pistolet unieruchamiający. Tu w ogóle zauważyłem, poza nożem oczywiście żarowym, nie ma żadnej broni takiej naprawdę, wiecie, totalnie agresywnej czy coś w tym stylu. No bo co? No mam działko, które może odpychać, ostatecznie przyciągać ta jego niższa wersja, tak, grawitacyjne, unieruchamiający pistolet i nic zasadniczo strzelającego, żadnych harpunów, żadnych laserów, żadnych karabinów podwodnych, ani nic takiego, więc stwierdziłem, że to polowanie na stalkery no pewnie byłoby trochę słabe. No i tu w ogóle z pozyskiwaniem surowców, jakby ze zwierząt, z tej fauny, flory i tak dalej, znaczy właściwie to fauny, nie flory, bo z flory pozyskuję, bardziej z fauny, no nie ma czegoś takiego, ja nie muszę polować na żadne zwierzaki, nawet te, które mnie atakują, bo po prostu nic z tego nie ma. No pomijając oczywiście małe ryby, które jak najbardziej można zjeść. Dobra, czekajcie, co ja bym jeszcze potrzebował? Tutaj jest zaawansowany to, 3 sztabki plastali. Tak jest, i szkło emaliowane. Ja go tu jeszcze raz, dwa, trzy mam. Dobra, super. W ogóle wiecie co, wydawało mi się, że ja będę
że ja będę budował tego cyklopa w ogóle, że do tego jest potrzebny dok, nie? I że dok, ten. Jak ty się nazywasz? Bo ciągle nie mogę spamiętać. Stanowisko dokujące. Odnaleziono jajko przytulaska. A przepraszam bardzo, co to jest przytulasek? Ty, to se muszę zobaczyć. Co ja w ogóle wykombinowałem? O kurde! Jaki ziomek! Czym ty jesteś? Przecież ja nic takiego nie widziałem. Czy ja cię mogę zeskanować, mój drogi? Chyba tam będę musiał wejść, coś mi się tak wydaje. Właśnie się zastanawiałem, czy w ogóle na przykład mnie te będą atakowały, czy coś takiego, nie? Ale się okazuje, że jednak nie. O, mogę go tu zeskanować. Dobra, czekaj, nie ruszaj się, stary. Zaski swojej. Jak ty wyglądasz? O kurde, przytulasek. Przytulasek to mały roślinożerca o szarym ubarwieniu, który cechuje się rozwiniętą inteligencją, ciekawością i przywiązaniem. O dziwo, tego gatunku nie napotkano na wolności, a zeskanowany okaz musiał być sztucznie wyhodowany w zbiorniku na obce formy. No okej, no to by się nawet zgadzało. Cykl życia. Z powodu braku dzikich okazów niewiele wiadomo na temat cyklu życia przytulaska. Możliwe, że zmieniły się warunki środowiskowe, doprowadzając gatunek na skraj wyginięcia i pozostawiając je w permanentnym stanie zastoju. Okay. Możliwym jest również, iż przytulasek został genetycznie zmodyfikowany, a nawet przywieziony na 4546B z innego świata. No też tak może być. Interakcje, emocjonalna więź między żywymi istotami to podstawa zdrowia psychicznego. No okej. Okay. Co prawda zdrowia psychicznego, wskaźnika zdrowia psychicznego tutaj nie ma, a myślę sobie, że kurczę, nie byłby to taki głupi pomysł, wam powiem, wiecie? Coś na zasadzie, tak jak jest kurczę w Green Hellu. To bo powiem wam, że nie byłby to głupi pomysł, bo tutaj faktycznie schodząc w te otchłanie, w te głębiny i tak dalej, no powiem wam, kurde, byłoby to niezłe, nie? Dobra, niech nadejdzie ta wiekopomna chwila. I proszę bardzo, przemysłowa łódź podwodna o szerokim zastosowaniu. No zaraz zobaczymy. Cyklop został zaprojektowany dla trzyosobowej załogi. Tylko doświadczeni sternicy powinni próbować pilotować ten pojazd w pojedynkę. Jezusie Maryjo Chrystusie, Boże, jak to jest wielki! Znaczy, ja wiedziałem, że to będzie duże, ale żeby aż tak wielki był? Jezu, czekaj, on, dobra, on teraz jest zbudowany. I chla z nim o glebę. I co, on idzie całkiem na dno, czy tu zaczeka na mnie? Halo, zaczekaj na mnie! Matko, jakie łodzisko. W ogóle to ja się tak zastanawiałem. Kurde, ta moja baza wygląda mikro w porównaniu do niego. No dobra. Co to jest? Co ty? Wejdź na pokład cyklopa. Aha, dobra, tu jest wejście na pokład cyklopa. Kurde, jaki ty jesteś fajny. Matko. Aha, tu mam sonar. Dobra, jakieś takie będę patrzenie. Tu mam nawet ten. Jakby to było? Ten, co pokazuje kierunki? Kompas się nazywa, dokładnie tak się nazywa. Kurde, panie, czekam, bo sobie muszę tę nową furę obejrzeć. No tu to już totalnie Posejdon płakał, jak sprzedawał. Właśnie się zastanawiałem. Zastanawiałem się nad tym, na co on pływa, znaczy na jakie paliwo jest zasilany. Ciekawostka. No dobra, wejdziemy sobie do środka, zaraz sobie popatrzę. Wejście ma. A, dobrze, wejście jest tutaj. No to hop! Witaj na pogodzie, kapitanie. Wszystkie systemy aktywne. O, kurde, jaki fajny głos. Spoko, podoba mi się. Dobrze. No, panie złoty, a co my tutaj mamy? A, widzicie, tu jest. Kurde, to są te ramionka. No tak, bo ja mogę przenosić. Mówiliście o tym, że ja mogę ze sobą przenosić Simofa i ja mogę ze sobą przenosić. Kapitana Kreweta. Tak jest. Kurde, fajnie. Dobra. Co tu mamy? Drabinę. Dobra. To idziemy do góry. Tutaj mamy, bym powiedział, chyba jakiś silnik, względnie reaktor. Ogniwa energetyczne. Proszę bardzo. Na 3 ogniwa energetyczne. Czy na 6 ogniw? Zaraz sobie, bo to pewnie można obejść. Na 6 ogniw energetycznych. Dobra, to ogniw. To w sumie ładowarkę ogniw ja mam, także nie będzie problemu. Zobaczymy. Ty, nawet gaśnica. No proszę was.
Konsola ulepszeń. Jak to tu wygląda? Ulepszenia 1500 zdrowia, 1200 energii. Ok. Zobaczymy, jak prędko ta energia będzie znikała. Miejsce na 6 modyfikacji, ulepszeń. Dobra. Ja mam, kurczę, jedno. Coś tam znalazłem. Ja to mam w bazie. Dobra, obejrzyjmy. Co tu jeszcze mamy fajnego? Aha, dobra, już wiem. Brak pojazdów w doku. No bo to jest dok. Spoko. Tu mogę otworzyć, tam wskoczyć do pojazdu. Ok. Tu mamy, co tu mamy? Mostek kapitański. Witam serdecznie. A, i to mogę zamknąć. Może zamkniemy sobie to. Dlaczego by nie? Gaśnic. Tu coś mogę zrobić? Nie, niekoniecznie. Co? O, co to jest? Nazwa łodzi podwodnej. O kurde, nazwa łodzi podwodnej. No to może być ciężkie. To się zaraz zastanowię. Nad kolorem. Na razie zostaniesz biały. Ja to muszę przemyśleć, bo to będzie bardzo ważna decyzja. A, mogę sobie... proszę bardzo. Oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne, okej. Okay. Tu mamy, co tu mamy? Pilotuj łódź podwodną. Dobrze, będziemy pilotowali łódź podwodną. Silnik wyłączony. Aha, włącz silnik. Dobra. Tu jest, co to jest? To jest, aha, głębokość. Tak mi się wydaje. No, no tak, bo w sumie jestem prawie na powierzchni, niemalże bym powiedział. Przejdź na cichy bieg, uruchom zewnętrzny system kamer. Ło, panie! Kurde, czekaj, skąd to jest? A, i rozumiem, że tych kamer to chyba jest więcej, tak? I tu mamy gdzie? Kamerę z góry. I to jest kamera z tyłu. Aha, dobra, to jest z tyłu kamera. Dobra, czyli są trzy kamery. No, okej, okay, spoko, fajnie. Przejdź na cichy bieg i tutaj jest, no, tu będzie coś z torpedami. To jakieś luki torpedowe chyba bym mógł się zrobić, czy coś takiego. No, nie wiem, no, nad tym się jeszcze zastanowimy. No, dobra, a co to jest? Wyjdź, ale z czego? Aha, dobra, to jest wyjście z tego. No to jeszcze raz, tu wchodzimy. Cała naprzód. Płynę, czy nie płynę? Bo nie wiem, czekaj, chyba coś skiepściłem. Że silnik napieprza, a ja stoję w miejscu. Czy ja muszę dać strzałkę do przodu? A, okej. Okay. Kawitacja łodzi. Co? Jaka kawitacja? No to okej, dobra. Nie mam pojęcia, co do mnie w ogóle powiedział w tym momencie. Co to jest kawitacja łodzi? Niech mi to ktoś wyjaśni. W ogóle, gdzie to jest zanurzenie? Czy ja bym mógł obniżyć jakoś tutaj... Honk, honk, okej, okay, dobra, mamy syrenę, spoko. To se potrąbiłem. Nie wiem, czy ten mój hałas ma na coś wpływ, czy... Kurde, mi się tu nie spłyną jakieś cholery, ale chyba nie. No dobrze. Przemyślmy zaistniałą sytuację. Aha, no dobra, tu się kieruję tym normalnie, spoko. To jest dźwięk. Tu jakbym płynął, dobra, no to powiedzmy, że płynę do przodu, okej. Okay. Uwaga, przegrzanie silnika? Mała naprzód. Nadmierny hałas. Co to znaczy, że jest nadmierny hałas? Nie wiem, pewnie się okaże. Sprzęt ustawiony na cichy bieg. Okej. Okay. I tu jest wstęp. No dobra, okej, spoko. Chyba jakoś to ogarnę. Dobra, wyłącz silnik. No i dobra, na moje wygłupy już zeszło 2% mocy. No, dobra. Pisaliście mi również w komentarzach. Dlaczego to jest... Przepraszam bardzo, czemu to jest czerwone światło? Halo? Proszę mi to wyjaśnić. Co tu się stanęło? Że niebezpiecznie? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, dlaczego tu jest czerwone w ogóle światło. Czekajcie, tak. Aha, czekaj, chyba to o to chodzi. Tak? Tak, dobra, teraz to działa. Aha, i mogę sobie... Dobra, okej. Okay. Ogarniam temat. A, i to mam światła zewnętrzne. Dobra, może tak być. I tu mam... Czekajcie, to jest... Tu jest drabina. Trzeba nam... Aha, rozumiem, że przyszedłem koło tej drabiny i polazłem
na skróty. Dobra, okej, okay, ludziska, jest cyklop, jest impreza. Zaraz sobie w cyklopie oczywiście zaparkuję Simofa. Co do kapitana kreweta, dorobiłem mu oczywiście jak najbardziej ramię wiertnicze. Tylko chyba zbrakło mi surowców do ramienia wspinaczkowego, z tego co kojarzę. Tak, chyba tak, bo no tak, 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 dokładnie. Tego nie zrobiłem, także kapitan krewet, ja myślę, że kapitan krewet sobie tutaj na razie zostanie. Bo bez tego ramienia wspinaczkowego to będzie trochę lipa. Trochę lipa teraz, jak sobie tak o tym myślę, bo ja nim się nie zagłębiałem w ogóle w jakąś tam, no choćby nawet w głębiny, czy tam głębina też jest spoko, bo ona jest bardzo uskokowa. Także to jeszcze dało radę. To jeszcze jak najbardziej dało, a czekajcie, coś mi się tu pojawiło. Ulepszenie wyrzutni wabików cyklopa. Właśnie, moduł zwiększający wydajność silnika cyklopa. To chyba mam u siebie, bo to znalazłem z tego co pamiętam. Sonar. Obszar na zewnątrz cyklopa i wyświetla wynik na mapie 3D w kokpicie. Systemy przeciwpożarowe. Moduł reaktora termalnego. Przemienia ciepło ze środowiska w energię elektryczną dla cyklopa. No dobra, okej, spoko. Dobra, jedno co wiem, to, że Simofa sobie tam zaparkuje. Ja bym się chciał wybrać dzisiaj na przejażdżkę, na pewno cyklopem. Ja bym się chciał wybrać chyba do tej otchłani. Ja bym tam rzucił okiem, bo tam będą na pewno ciekawe rzeczy. Zresztą i tak mam jeszcze mnóstwo rzeczy w ogóle, miejsc. Jajo meduszczki i rekina pancernego. O kurde, no to sobie naprawdę niezłe rzeczy tutaj wyhodowałem. Ty, nawet stalker tu jest. Kurde, wafel. I ty, jaki ten rekin pancerny jest mały. O, shit. A dobre to było. Mam nadzieję, że nie będziecie się zjadali nawzajem. Właśnie, przecież ja sobie drzewka tutaj zasadziłem. Hello. Jaha, że tak. Bo sobie, w ogóle tak, bo was nie oprowadziłem po bazie. Tu sobie zrobiłem właśnie doniczki. Tu mam, proszę bardzo, reaktor w ogóle jądrowy. Mnóstwo energii, ja nie wiem, chyba to jest bardzo dużo, nie wiem do czego bym to miał wykorzystać. Prętami paliwowymi, czy te pręty w ogóle się zużywają? Bo tu nie widzę żadnego statusu do nich, więc jeśli nie, to nie obrażę się, wiecie o co chodzi. Tu sobie zrobiłem właściwie tak, no odsalacz, apteczki, woda, wiecie, te klimaty. I przy okazji właśnie jak tu jestem, to sobie zabierzemy. Sól mogę schować. Ostatecznie mogę też zrobić z tej soli, w ogóle wodę, ale z tej soli. Z tej soli bym. Właściwie nie wiem do czego jeszcze jest sól. W sumie żarcie bym mógł jakieś sobie tam zasolić, jakąś rybę czy coś w tym stylu, żeby ona więcej wytrzymała. No to nawet by nie był głupi pomysł. Chociaż mając nóż żarowy, to taką rybę sobie mogę upiec gdzie chcę, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, raz, dwa, trzy wody zwykłe się wypiję. Tak się troszkę tu uzupełnimy. I tu miałem. Czekaj, chyba wydoiłem sobie jedną taką wodę. Chyba tak. No dobra, mniejsza z tym. To weźmiemy jeszcze dwie. To sobie zapas sobie zrobię. Wezmę sobie apteczki. Tak. Bo jak chcę płynąć do otchłani, to sobie pozbieram. Jakąś rybę sobie upoluję. Czy mi się wydaje, czy wyrośniecie? Albo na tle tych małych chyba wyglądacie na większe. Zwłaszcza rekin piaskowy i rekin pancerny. Jaki on jest w ogóle malutki! O matko, nie? Dobra, co ja bym jeszcze chciał ze sobą zabrać? To mam działko grawitacyjne. Ogniw, no chyba nie muszę ogniw brać. Baterie bym może jakieś zabrał. Tu chyba nawet ogniwo mi się już naładowało. Nie, właśnie, o, kurde wafel, mikroskop uszkodzony, mam dwie sztuki i mam jeszcze analizator próbek, też uszkodzony. Nie mam pojęcia do czego to w ogóle jest, żeby było zabawnie. Chyba, że to będzie, nie wiem, czy to jest na razie niewykorzystywalne, czy coś w tym stylu. Zabierzemy sobie, w sumie ze trzy sztuki. I mówicie, pisaliście mi, że w cyklopie mogę sobie postawić szafki. Ja tu mam, o właśnie mam, dlaczego by nie. Jak ja bym sobie chciał postawić szafeczkę. Ja bym sobie chciał postawić szafeczkę ścienna. Ja sobie tam ścienne postawię. Jakoś bardziej do mnie w ogóle przemawiają te ścienne. Tym bardziej, że na nich mogę napisać co w nich jest.
A tu nie wiem, albo jestem za głupi, albo tu po prostu nie ma opcji, żeby gdziekolwiek cokolwiek napisać na tej szafce, co się w niej znajduje. Także czekajcie, ja bym sobie zabrał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a z sześć tytanów z trzy. Dobra, cztery półki sobie tam machnę. Czy coś jeszcze potrzebuję? Niech się zastanowię. Nie, chyba nie. Dobra, chyba mam wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Stefan, pilnuj. Pilnuj, miej tu oko na wszystko. Jak mnie nie będzie, wrócę za niedługo, chyba. W taki lub w inny sposób. Albo z cyklopem, albo bez niego. Właśnie, Simofa jeszcze muszę naprawić, bo też mnie trochę pogryzły ostatnio rekiny. A czy... Nie, wróć. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, właśnie mi się przypomniało. Ta modyfikacja do cyklopa. Gdzie... A, chyba już wiem. Tu ją miałem chyba, nie? Z tym całym sprzętem. Moduł zwiększenia wydajności silnika. Wykorzystuje wypromieniowane ciepło, aby zwiększyć sprawność silnika. Czemu nie? Zamontować to zawsze mogę. Czy tu mogę coś stworzyć? Niekoniecznie. Ostatecznie popatrzę jeszcze w stacji modyfikacji. Tutaj, czy ja mogę wytworzyć coś? Torpedy, moduły Prauna, Simofa lub... No nie. Kurde, gdzie ja mogę wytworzyć... W czym ja mogę wytworzyć... Moduły do cyklopa? No dobra, nic. No będę musiał na tym pomyśleć. To mam, to mam. Jeszcze jedna sprawa, żebym nie zapomniał. Narzędzie naprawcze. Ciebie już naprawię zawczasu, mój drogi, bo to jest, ja mówię, to jest niebezpieczne. Zrobimy sobie małą przejażdżkę próbną do otchłani. O, czekaj, o, tu jest cyklop. Jak ja cię nazwę? Kurczę, jak ja nazwę... Zgaś te światła. Dobra, jak... A, tutaj, proszę bardzo, tak? Witam serdecznie. Super. Okej, tak to działa. A teraz się zastanawiam jeszcze wyrzutnia wabików. A, to o to chodzi. Kurde, wabiki. No tak, bo mógłbym sobie stworzyć wabiki, że nie wiem, jakbym... No tak, no bo jak mnie... Kurde, ty, no ja będę robił dużo hałasu. Jak mnie jakiś lewiatan przycupnie, to może być problem. No faktycznie, no dobry pomysł. Faktycznie, bardzo fajna rzecz. Czekajcie, tu było... Aha, dobra, tu jest mostek kapitański. Ja sobie może to zostawię. Tu mamy Simofa. O, tu mam bezpośredni, proszę. Bezpośredni dostęp do w ogóle Simofa. Kurde, fajnie. Do jego konsoli z ulepszeniami. Ja bym chciał, o właśnie, ja bym to chciał. Obecna sprawność silnika 300%. Cokolwiek by to miało znaczyć. Super. Świetnie, fajnie. Dobra, chyba nic więcej tu póki co nie zdziałam. To jest konsola. Gdzie ja mogę tworzyć... Co to jest? Otwórz wyrzutnię. Aha, tu mogę jeden po prostu wabik zrobić. Tu jest! Użyj fabrykator ulepszeń cyklopa. No dzień dobry bardzo. Kianit. Nie mam pojęcia, co to jest ten kianit. To pewnie jakiś surowiec. Może w tej otchłani coś się szarpnie. O, krystalicznej siarki też nie mam. To bym mógł stworzyć. Wyrzutnie wabików. Generator osłony. To by nie było złe, tylko tego nie mogę zrobić. Wydajność silnika. Moduł głęboko. O, właśnie. Moduł głębokościowy cyklopa to na pewno. Tym bardziej, że tam jest do 500 metrów. Jeszcze nie wiem. Nie wiem, bo to będę musiał, kurczę, opanować. Jak się w ogóle zanurzać cyklopem? Tak jest. Dobra, odpalamy, czyli tak. Nie, czekaj, jeszcze nie odpalamy. Wróć. Dobra, tak to miało być. Ja miałem sobie tu gdzieś szafki zrobić. Aha, czyli ja was mogę po prostu powiesić gdzie bądź. Powiedzmy, jeśli ja będę się bujał Simofem, to ja myślę, że ja sobie to mogę dać tutaj. O. Tu sobie stworzymy szafeczki. Na łupy wszelakie. Chociaż i tak w Simofie dorzuciłem jeszcze dodatkowo dwa moduły te
ze schowkami. Więc no, on jednak tego miejsca też trochę ma, nie? Dobra, tu sobie zostawimy szafki. Dobra, tyle tych bajerów nie muszę nosić ze sobą. To sobie wrzucimy tutaj tak. Wodę bym wziął ze sobą, tak czy siak. Apteczek, nie wiem, chyba tylu nie potrzebuję. Zostawimy to w ten sposób. Miałem sobie jakąś rybę upolować, ale to za chwilę. Baterie. Baterie, tak. Z jedną po prostu zapasową zostawię i tyle. Dobra. Narzędzie naprawcze to jest jedna rzecz, ale ja bardziej bym chciał mieć pod ręką ten sprzęt. Ok, dobra. Teraz można ruszać. Zobaczmy czy jak i w ogóle co się stanie. Tu silnik. Silnik uruchomiony. Już, dobra. Nie mamy jakiejś dzikiej prędkości. Jak tu działa zanurzenie? Jak ja w ogóle... Aha, czekajcie, tu na was muszę uważać, to po pierwsze, bo to jesteście równie duże jak mój cyklop. Więc tu raczej taranem też niekoniecznie. Otchłanie w tamtą stronę. Dobra, was tu miniemy. No teraz w oceanie zrobiło się nieco ciaśniej, bym powiedział. To sobie wyminiemy. Właśnie bym tak patrzył może jeszcze. Czekaj, tam jest otchłań. Ja bym chciał po prostu właśnie nieco niżej zejść. Może jakiś przycisk, nie wiem, Q. Zaraz muszę przetestować. Nie, E jest wyjście. No to jest jakby względnie logiczne. Z. O, czekaj, co jak kliknęłem? Kliknęłem C. No ale dobra, to jakby nic... Aha. Nie, dobra, C. Aha, już coś przypieprzyłem, dobra. A w drugą stronę, żeby się nie zanurzać, może F? Nie, nie. V? Też nie bardzo. X? Niekoniecznie. Ej, to może być ciężkie. Jezu, no wypadałoby, żeby mieć pod ręką taki przycisk, ale... Czekajcie, po pierwsze to ja bym... Właśnie, dlaczego ja tu nie mam oświetlenia? O, czy teraz jest włączone, czy teraz jest wyłączone? Tak jest wyłączone, to teraz mam włączone, okej. Okay. Czy ja coś widzę w ogóle? Czekajcie, tu były... Gdzie były kamery? Tak. Co ja widzę? Przez te kamery. No tak, w sumie to niewiele. Szczerze powiedziawszy. Bardziej to jakby te kamery świeciły, no ale mniejsza z tym. Nie wiem, właśnie, w co ja uderzyłem? To mnie jakby interesuje tutaj. W co ja pieprznąłem? Bo nie wiem. No okej, dobra, spoko. Zanurzenie ogarnąłem, tylko nie ogarnąłem póki co, niestety... nie ogarnąłem tego, jak się wynurzyć. Tak jest do góry. Nie wiem, będę musiał sprawdzić po prostu klawiszologię odnośnie tego. Myślę, że wpłynę sobie nad otchłań. Zresztą niżej... Niżej to też tak trochę bez sensu by było. Bo tam jest dość ciasno. Tam w ogóle jest dużo dzikich zwierzaków, lewiatanów i innych groźnych istot. Więc tego raczej byśmy nie chcieli. Dobra. A nie, no silnik wypadałoby... Czekajcie, silnik wypadałoby wyłączyć, żeby mi nie szarpało energii, tak? Wyłączenie silnika... 95% zużycia energii, co interesuje mnie też właśnie, czy ja muszę na przykład wyłączyć wszystko, żeby się ta energia nie zużywała. Nie wiem, o to sobie zostawię, bo ja muszę w ogóle obejrzeć, jak to wygląda z zewnątrz. Wszystko, co chciałem, dobra, mam. No to hyc. Skoczymy sobie do Simofa i zobaczymy... Aha. No dobra, jest ok. Jest ok. Trochę świeci, ale myślałem, że bardziej, że on będzie miał, wiecie, więcej tych świateł. Jakby po całej długości, nie? Że tak będzie oświetlał całą okolicę. No ale dobra. Dobra, jedziemy na dół, bo zaczyna tam strasznie trzaskać. Ten dok. Nic nie widać, tak jest. O, dobra, tu jest, no właśnie, tu jest krawędź otchłani. Tu jest ta moja radio latarnia, którą sobie tu rzuciłem. A co to jest? No nie gadajcie, że ja wpływałem i nie widziałem tego wraku, nie?
Jezusie Mario, no tak, bo jak ja. Tak, bo tu było wtedy zajebiście ciemno. Ja wpływałem z tamtej strony, ja płynąłem tam. A tu sobie wrak na mnie czeka. No, Javor, gratuluję, chłopie. Tyś jest mistrz. No proszę, jeszcze tu sobie walizeczka leży, nie? Co to jest? System przeciwpożarowy cyklopa. No super, okej, fajnie. Czemu nie? Fragment reaktora jądrowego. Taki bajer mam. Tytan mogę zabrać. Czemu by nie? No to, żem popłynął do tej otchłani, wam powiem, co szok, nie? Jak tu jest w ogóle ciemno, nie? Mega, praktycznie w ogóle nie widać na kilka metrów przede mnie. Co tam jest? Uranit? No, uranit można było zebrać. Co to jest? To jest kwarc zapewne. Zresztą jestem zaledwie na 330 metrach, no to też nie jest jakieś szaleństwo. Wiecie co? Ja myślę, że tu bardziej chyba zostanę przy tym wraku. Ja sobie go po prostu przeszukam. A pełną wyprawę. A co to jesteś? A, fragment reaktora. Pełną wyprawę do otchłani zostawię po prostu na kolejny odcinek. Myślę, że tak. Bo tam raczej będzie co zbadać. O, może w ten sposób powiem. Kwarc. Czemu nie? Kwarc zabiorę, bo i tak mam. Właśnie, dzięki za info, bo też kombinowałem nad tym, nad integralnością strukturalną bazy. Bo ja ogarniam, że jak się zejdzie na minus, to ta baza zaczyna się topić. Oczywiście to już przetestowałem i tak dalej. Później to trzeba naprawić, jak tam są pęknięcia i tak dalej. Ja to wiem, to ogarnąłem, ale że wzmocnienia, o tym nie pomyślałem. Faktycznie jest tam przecież coś takiego jak wzmocnienie, którego mogę użyć właśnie, mogę użyć, żeby zwiększyć integralność strukturalną mojej bazy. Więc jak najbardziej to zrobię, bo tym bardziej, że ja chciałbym sobie tam wszystko machnąć. O, to jest grzyb głębinowy, kilka zabiorę. Bo chciałbym sobie jednak kilka machnąć takich szklanych przeszkleń w ogóle do tych moich pomieszczeń. Wiecie, o co chodzi? Może latarkę sobie włączę, o, będzie prościej. Tu na pewno jest jakieś wejście, bo nie ma opcji, żeby nie było. Gdzie jest Simow? Stary, ty jesteś tutaj. Ty masz dużo schowków. Ja nie muszę tego wszystkiego taszyć ze sobą, to po pierwsze. Zaraz to tu przerzucimy, jasne. To tu rzucimy, to wrzucimy. Szkoda, że te schowki jakby się nie łączą w jeden, że to trzeba każdy przeklikać, no ale dobra. Już nie będę tutaj aż tak nad wyrost marudny. Mamy drugi schowek. Zbadamy tu. O, te grzyby wszystkie. Niech tam leżą. Zaraz się tu jakąś jeszcze wodą zasmaczymy. Dobra. Rzućmy mym szlachetnym okiem. Tu jest ramię. Dobra, no ja mogę rozebrać, co prawda. Co to było za ramię? Aha, to jest ramię wiertnicze. Takie bajery to już mamy. Dobra. Teraz patrz. Nie, nie, nie. Wróć, wróć, Jaworski. Hopie. Trochę tlenu. Już w ogóle. Już się, chłopu ciepło na łeb. Chomik się odpalił, już lecieć do wraku, tak jest. I najlepiej utonąć na samym wejściu do tego wraku. Gdzie bym zrobił w takim wraku miejsce, żeby wpłynąć? Myślę, że tu z dołu to wygląda tak. O, właśnie, tak też myślałem, że to byłoby miejsce. A coś, to mogę zeskanować, co to jest? Fragment ramienia torpedowego. No ale dobra, no to takie ramię to już mam. Kombinezon Prawn. Co tu jeszcze mamy? O, proszę bardzo. Ulepszenie sonaru cyklopa. Bardzo chętnie. Wszystkie ulepszenia do cyklopa to ja bardzo chętnie przyjmę, ale widzę, że je mam. Tak czy siak. Ja nie mam osłony. Osłona. Tak chyba jakoś tak się to ulepszenie tam nazywało. Tu bym miał jakieś przejście, albo po prostu ślepy chyba zaułek. Nawet bym powiedział. Okej. Tu tak, tędy wlazłem. Tu mamy kolejne ramię. Ramię wspinaczkowe. Właśnie to ramię wspinaczkowe, tak, też muszę stworzyć. Właśnie, kurczę, czego ja nie miałem do tego ramienia wspinaczkowego? W którym ty miejscu byłeś? Boże, jakie te zakładki byłyby fantastyczne. To już swoją drogą, to chyba w tym kierunku w ogóle idzie. Cyklop, tak jest, to nie jest stanowisko modyfikacyjne. Tu jest ramię spinaczkowe. Benzan lit. No nie, no przecież mogę je stworzyć. Dlaczego ja go nie stworzyłem? A, bo mi wtedy tytanu zbrakło. Tak jest, no ja w ogóle całkiem o tym zapomniałem. Dobra, okej, okay. To na następny raz na pewno już będę miał to wspinaczkowe stworzone. Czekajcie, tutaj.
Tutaj, co tu mamy? Tu jest popękane wszystko. Tu chyba raczej nic nie dorwę. Tu bym jeszcze rzucił okiem, bo to wygląda tajemniczo. Tak jest. Ja wiem, że chichraliście się już w komentarzach, że ja teraz każdy gwóźdź w ogóle oglądam i tak dalej. No, mówię, tak, żeście mnie kurde opierniczyli, że tyle rzeczy mijam, no to mówię, no to się chyba przyłożę do tego, nie? Tym bardziej, że no faktycznie ja zauważyłem, jak przeczesywałem, wiecie co, jak przeczesywałem, no, grzybowy las, kurczę, za tymi fragmentami do cyklopa, do jego mostka i tak dalej, no i tam było tak na dobrą sprawę w cholerę i jeszcze trochę, nie? Kilka ich tam w ogóle leżało, nie? No, mówię, jak się pływa jak dzik, to tak to później wygląda. Dobra, tu mam drzwi, żeby przez nie wejść. Fragment stanowiska modyfikacyjnego. Kurde, ja widzę, że to w ogóle jest dużo rzeczy, które już co prawda mam. Tak bym się bardziej po wraku na krawędzi otchłani, to bym się spodziewał, no może jakichś takich troszkę bardziej ekscytujących rzeczy. To będzie trzeba wypalić, okej. Okay. No dobrze, mam kolejny wrak jeszcze do przeszukania. No widzę, że tu jakichś grubych szaleństw raczej nie będzie. Z tego co widzę. Czekajcie, tu jeszcze nie zerkałem, a jeszcze rzucę okiem. Ot tak, choćby z ciekawości. Nie, nic tu nie ma. Dobra, płyniemy do Simofa. Napełnię się fantastycznym tlenem i sobie, tak jak mówię, ja przeszukam to. Ten wrak, jak najbardziej. No i oczywiście, moi drodzy, powiem tak. No w następnym odcinku... Póki co w planie mam otchłań, a co z tego wyniknie, to się jeszcze zobaczę, bo plany są, sytuacja jest dynamiczna, plany się lubią zmieniać i tak dalej, także jak ja to zawsze mówię, pożyjemy, zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, w tym odcineczku to byłoby na tyle, mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić, zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, tylko bez spoilerów, no jakieś subiszcze też by się przydało, także tyle. Trzymajcie się i do zobaczyska.